Ale pewnie też. Zwierzę! 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 To jest kot! On podróżuje jak Simowie. Zwierzę! Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, jestem mega podekscytowana, witam was w pierwszym odcinku naszej Barbie Weterynarz. Dzisiaj Barbie, którą przerabialiśmy na live'ach, Barbie, której na live'ach zrobiliśmy dom, wybierze działkę, zamieszka na jakiejś tam działce, w sensie ja jej wybiorę, ale powiedzmy, że ona wybierze. Będziemy zbierać pieniądze na klinikę weterynaryjną, ponieważ nasza Barbie będzie weterynarzem, stąd też nazwa tej serii. Mega się cieszę, nowy dodatek, nowa zabawa. No, nowe możliwości przede wszystkim. Zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę dla serii z Barbie i mam nadzieję, że będzie fajniej, że będzie dużo osób oglądać tę serię, że wam się spodoba po prostu tak samo mocno, jak spodobały się różnice w drzewie genealogicznym. Kochani, mam mega rozkminę, bo ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie wprowadzić Barbie. Na początek rzuciła mi się tutaj ta część naszego miasta nowego. Ono jak się nazywa? Czekajcie, chyba się teraz nie dowiem. Bringleton coś tam? W każdym razie jeszcze nie wiem, jeszcze się nie nauczyłam tego. Zatoka Jaśnie Panów, Zatoka Jaśnie Panów, Zatoczka, przepraszam, znana ze szlaków wędrownych i rozległych posiadłości, to idealne miejsce do eksplorowania i gonitw za mewami z żądnym przygód szczeniakiem. Czyli mówicie, że szczeniaki, a tutaj mamy Wyspa Martwych Traw. Wyspa Martwych Traw, niegdyś znana jako miejsce, czekajcie, zatonięcia tajemniczego wraku, dziś słynie z latarni morskiej, jest też domem największej populacji bezpańskich zwierzaków w całym mieście. Ostatnio jednak pojawiły się plotki o dziwnych gościach odwiedzających to miejsce po zmroku. Czyli będą duchy tutaj. Będą kocie duchy i psie duchy. Tutaj mamy wybrzeże Wibrysów. Wybrzeże Wibrysów to ulubiona miejscówka kocich mieszkańców Bringleton Bay, tak? Których często mogę przekręcić tą nazwę, więc przepraszam jak coś, wiecie? Których często można spotkać w pobliżu doków. Lubią tu przebywać również rybacy i turyści. Ale mamy też Plac Sobola, kulturalne serce miasta. Plac Sobola to idealne miejsce dla wszystkich czworonogów. Mieszkający tam Simowie kochają swoje zwierzaki tak bardzo, że wybudowali dla nich pomnik w samym środku miasta. Nie wiem, czy to nie byłoby takie fajne miejsce, tylko działka 30 na 20. Wolałabym większą działkę. Tutaj mamy dom codzienny 30 na 20. Też działka, ale może 30 na 20 jednak będzie dobra, ponieważ wszystkie są 30 na 20, ta jest 40 na 30. No, więc to z 40 na 40, więc to już jest taka większy domek, ale może to 30 na 20 weźmiemy i zobaczymy jak tutaj jest, ponieważ na first looku tutaj przeglądałam właśnie co i jak. My sobie bierzemy niewyposażone czy zniweluj działkę. Zniweluj działkę, bo nam niepotrzebne te drzewa. Kupujemy działkę i mam nadzieję, że będę mogła tutaj od razu postawić sobie dom Barbie, który zbudowaliśmy i że Barbie nie zabraknie pieniędzy, bo to by była wtopa totalna. Ale wiecie co? Kamera. Kamera jak zawsze trochę... teraz jest dobrze. Jestem naprawdę tak strasznie podekscytowana, w ogóle prześwietlona jestem, ponieważ lampa mi tutaj bije po oczach, a jest paskudna pogoda, ale jestem podekscytowana, bo nie wiem właściwie jak będzie to wszystko wyglądać. Boże! To jest tak inaczej niż tam. Tu mamy takie ławki, ulice takie kamieniste, tutaj mamy idealnie, bo plac zabaw jakiś. Ale nie wiem, czy do końca mi się tutaj podoba, wiecie? Ja bym jeszcze sprawdziła, bo tutaj jest tak domowo, chociaż nie jest super też. Ale może jeszcze powinnam tą Zatokę Jaśnie Panów sprawdzić? Więc przejdźmy do zarządzania światami, żeby nie było. Ale mam chrypę. Ostatnio cały czas pracuję głosem, można tak powiedzieć, ponieważ nagrywam i... No, praca głosy, można powiedzieć, że to jest. Jamnicza Zatoczka, bądź daleko w tyle. Ale to wszyscy mają tutaj niby psy? Nie, no mają kota tutaj, jest rodzina Delgato. A w ogóle kto tutaj mieszka? To jest szpital. Weterynaryjna klinika, czyli tutaj moglibyśmy mieć klinikę weterynaryjną, a my możemy mieszkać tutaj na 40 na 30, albo tu 30 na 20. Kusi mnie trochę ta działka, bo mi się podobała, tak koniec ogona. Ale spójrzmy jeszcze na daleko w tyle i jamniczą zatoczkę. Więc Barbie, ja Cię tak przenoszę z miejsca na miejsce, nie wiem czy to jest mądre z mojej strony, raczej nie.
Zatrzymaj meble. Nie no, chyba nam te pieniądze się wracają, jak się przeprowadzamy. A jak nie, to trudno. Będzie kot. Tak jak na dom. Ale taki niewielki, ponieważ chciałam tylko, żeby Barbie już miała w miarę tam ogarnięty ten dom, ale żeby też bez przesady, nie? A potem będziemy patrzeć, bo będziemy stawiać budynek. Dobra, a i jeszcze kochani, bo zmieniłam trochę Barbie. Dostała ode mnie takie tutaj długie włosy. Czasami ma bardzo krótkie, czasami długie. Powiedzmy, że trochę dopina Barbina. O, coś to tak dziwnie wygląda w grze. Coś taka jesteś rozmyta, Barbinko, w tej grze. Nie wiem, czy mi się to podoba. Coś z ustawieniami mam tutaj nakombinowane. Patrzcie, opcje gry sobie włączmy. Bardzo wysoka, wysoka, średnie odbicia światła. A dajmy średnie i wygładzanie krawędzi dajmy średnie i zastosujmy zmiany. Wprowadzanie niektórych ustawień wymaga włączenie od nowa gry. No dobra. Więc to tak się niewiele nam zmienia, ale na pewno wygładzanie krawędzi będzie tutaj lepiej już wyglądać. Powiem Wam, że ta działka jest bardzo taką działką na uboczu, a my aż tak na uboczu mieszkać nie chcemy, jeszcze tutaj gdzieś pod mostem, bo to wygląda trochę dla mnie pod mostem mieszkać. Nie bardzo mi się to opłaca, chociaż wiecie co zrobimy? Jednak damy oświetlenie odbicia światła. Bicia światła niskie może jednak zostawmy, no trudno. Tu mamy rozdzielczość wysoką, zasięg widoku wysoki, efekt post-processingu, czyli globalnego fokusu światła i cienia mam wyłączony, tryb laptopa wyłączony. Dobra, nie. Powiem Wam szczerze, że po prostu przejdziemy do zarządzania światami i przeniesiemy Barbie na tą działkę 40x30. Ponieważ tam, gdzie jest ta klinika weterynaryjna, ja na tej działce bym zbudowała klinikę weterynaryjną. Te działki mi się nie podobają, to nie jest mój styl. One bardziej dla takich pustelników by się nadały. Ale ja nie chcę, żeby Barbie była pustelniczką, więc idziemy tutaj do koniec ogona. Koniec ogona będzie idealny, potwierdzamy. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest zwierzaczek Barbie. Otóż zwierzaczek Barbie dla mnie dopiero będzie tworzony, a będę go tworzyć razem z Wami na live'ie. Więc na razie sobie dajmy spokój ze zwierzaczkami. Ja jeszcze w ogóle jestem tak podekscytowana tym tworzeniem zwierzaka, się cieszę, że ogólnie nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. O, to teraz możemy umieścić parcelę wyposażoną. Użycie spowoduje zastąpienie parceli aktualnie wybranej w trybie budowy, bla 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 bla. Tak, nie, wiemy, że nie można tego cofnąć, ale my chcemy to zrobić. 46 tysięcy i mamy nasz domek tutaj, ale będziemy mieć przepiękny widok, musicie przyznać na łódki. Ja muszę rozbudować ten dom, tutaj będziemy mieć, kurczę, fajne rzeczy, kochani, fajnie się rozbudujemy, zobaczycie. Ale mamy 20 tysięcy simoleonów i jest kilka rzeczy, które ja bym chciała zrobić. I zrobię to teraz, wybaczcie mi, ale muszę. Po prostu tą podłogę zastąpię sobie tą, która doszła do nas w dodatku psy i koty. I teraz znajdź sobie ją, człowieku, gdzie ona była, Karolina. Musisz ją mieć. Znaczy muszę, bo mi się mega spodobała. Psy i koty i to jest ta podłoga. No ona jest dla mnie boska, piękna i w ogóle ja ją muszę mieć. Te kolory takie, tego drewna, to wszystko. No, kochani, ja wiem, że może to jest trochę zbyt ekstremalne, zbyt wzorzyste wszystko, ale no idealnie, idealnie. I jeszcze jest tutaj rzecz, którą chciałam mieć chyba. Którą chciałam mieć i która też dochodzi w tym dodatku. Czy ja mam wszystkie rzeczy tutaj nieprzeglądnięte? A, bo mi się nie zapisało, jak na first looku przeglądałam rzeczy. Czyli powiedzmy, że wszystko muszę od nowa robić? Nie, po prostu wszystkiego nie przeglądałaś, Karolina, ty lamo. To wejdźmy sobie w wygodę. Czekajcie, bo tu coś doszło. Zwierzaki! Trzeba dać tutaj miejscówę dla naszego zwierzaka. A to będzie kotek i będzie mieć różowe posłanie. Albo białe. Jeszcze nie wiem. Będzie sobie spał tu. Nasz zwierzaczek. Idealna miejscówa. Tylko może różowe. O, może takie? Nie. Zróbmy to po prostu takie. Tu, żeby sobie wchodził. I damy mu od razu miseczkę. Jest jeszcze koci myk. Kuweta, tak? Więc kuweta jeszcze by się nam przydała jakaś. To jest kuweta, czy to jest po prostu do łapania kota? Czekajcie. Bezdotykowy kuwetomat. Automatyczna oczyszczająca się kuweta. Tu mamy taką klasyczną piaskową kuwetę. Kuweta musi być w łazience. Tylko, dobra, gdzie ja znajdę miejsce na tą kuwetę? Chyba będziemy musieli zrobić sobie trochę tak, że...
Wpiszę sobie kod. Więc tak, dzisiejszy gameplay to chyba trochę jeszcze jest dostosowanie naszego domu. Wpiszę sobie kod, przeniosę sobie te obiekty tutaj o trochę. I fajnie by było tutaj tą kuwetę wstawić, tylko jaką? Bo będzie toaleta i będzie kuweta obok, nie? No na przykład to w sumie można, jest taka może trochę nowoczesna, ale jednak z różowym tutaj dodatkiem. Czyli będziemy robić kota dla Barbie, zobaczymy czy Barbie będzie mogła w ogóle skorzystać z tej toalety. To jest pytanie za 100 punktów. Barbie, czy ty skorzystasz z kibelka swojego, czy też nie skorzystasz? Kibelek tu przesuniemy, zobaczymy. Ale idealnie miejsce się znalazło dla naszego kota. I teraz jeszcze trzeba mu dać miseczkę. A miseczkę tutaj damy różową. Nie? No cud. Cud, miód i orzeszki. Kolejna rzecz, którą chcę jeszcze zrobić, to jest zastąpienie kanapy. Ale tutaj mamy tylko taką, a tu podwójną możemy. No to ta kanapa jest trochę za duża dla nas. To jest jak ławka drewniana, więc nie. No to jest takie trójkątne, więc to też nie bardzo. To by tutaj miało rację bytu, no ale tutaj mamy stół, więc nie. No nic, no to nie wymienimy sobie na razie tej kanapy chyba. Bo ta mi się podoba, ale ta jest potrójna, a ta się tu nie zmieści potrójna. Taki pech, kochani, no nic. A przechowywanie? No i zrobimy to, że skasujemy to, a ja sobie dam to. No i jest pięknie. Nie? Jest pięknie. Nie mówcie, że nie jest. Jest. I jeszcze tutaj w dekoracjach, w lustrze. Lustro mamy tylko to jedno, więc to jakoś tak nie bardzo. Chyba, że mamy jakieś fajne ozdoby, się długo wczytały, no mamy dużo tych ozdób, które nie przeglądnęłam jeszcze dokładnie. O, jakie słodkie, ale tylko z drzewko. No nic, no nie przeglądałam dokładnie, ale widzę, że tutaj są chyba tylko takie bardziej psie rzeczy. Zasłony też mamy i mamy takie nowe obiekty do domu, można to zastosować gdzieś tu. Nie? Chyba będzie trzeba coś tutaj... Chyba będzie trzeba coś tutaj jeszcze poedytować w tym naszym domu. Ale ja sobie to już chyba porobię prywatnie, kochani, bo nie chcę was maltretować, bo już minęło 13 minut, od kiedy ja tutaj wbiłam i zaczęłam robić delikatne przygotowania. Natomiast nie o to nam chodziło. Chodzi nam o to, żeby włączyć tryb życia. Oczywiście, jak jesteście ciekawi procesu meblowania, który był na live'ie, a to były bardzo fajne live'y, to zapraszam, żebyście sobie je obejrzeli i zapraszam was oczywiście na live'y, które będą też na moim kanale. Teraz tak. Możemy tutaj kliknąć posiadane lokale, wybierz opcję kup klinikę weterynaryjną. O, właśnie. To nas najbardziej interesuje. Klinika weterynaryjna. I my chcemy, żeby ona była oczywiście w Bringleton Bay, ponieważ my się tutaj będziemy głównie mieścić ze swoją siedzibą. Nasz domek jest taki mały tutaj. Dobra, będziemy mieć konkurencję w postaci Espeon Ital, tak? No ale tutaj jest tak fajne miejsce, no bo tutaj nie będziemy przecież, to takie niereprezentacyjne, więc tę działkę sobie weźmiemy. I zakupimy sobie miejsce na klinikę weterynaryjną. Ale jeszcze może zanim w ogóle przejdziemy do tego, żeby ją budować, na razie sobie ją tylko tu postawmy, ja bym chciała odwiedzić ludzi, pozapoznawać się z nimi, zaprzyjaźnić się, pooglądać jeszcze bardziej okolice. Ej, a czy nie będą dochodzić nowe rośliny? Powinny dojść nowe rośliny. Jezus, to Andy ma więcej rzeczy do ogarnięcia teraz w różnicach. Kurczę. Fajne jest w tym, że mamy podane, co koniecznie musi być. Na razie nie chcemy tego budować, więc nie potwierdzamy przelewu, ale mamy podane, że mamy mieć stół diagnostyczny, podest do rejestracji, wyrzucanie śmieci, stanowisko chirurgiczne opcjonalne, opcjonalna stacja do produkcji leków i automat z lekarstwami jest opcjonalny, więc wszystko tutaj mamy od razu podane. Mnie się to mega, mega podoba. A i kochani moi, tak, my nie chcemy jeszcze tutaj pracować, żeby ta klinika była otwarta. Ja bym chciała wam jeszcze pokazać,
coś, co zrobiłam naszej Barbie, bo zrobiłam jej strój jako strój pani weterynarz i musiałam jej dać te włosy, które doszły z tego dodatku. Po prostu musiałam. Ona, nie wiem, jakoś tak, one się prosiły, Karolina, daj je dla Barbie. No to dałam, nie? I jeszcze tutaj zmieniłam fryzurę, oprócz tej w tym różowym, to jeszcze zmieniłam fryzurę w tym na taką, ale to już jest ściągnięta z modów, które ściągałam na chyba live'ie. Dobra. W każdym razie, Barbie, ja bym chciała, żebyś ty się jednak przebrała w ten strój różowy, ponieważ jakoś tak skradłem serce ta fryzura na niej. Nie wiem, jak wy, co wy sądzicie o tym. Nie wiem, czy czasem to nie będzie jej główną fryzurą. W każdym razie, Barbie, wykorzystajmy ten czas i chodź tutaj, pooglądajmy sobie wszystko. Ja włączę tryb życia, może jacyś mieszkańcy się pojawią. Ten pomnik jest czaderski. Ten pomnik jest naprawdę czaderski. Ej, pozwólcie, że ja sobie porobię zdjęcia, bo te zdjęcia fajnie by mi było pokazać na grupie jeszcze tam wieczorem, przed promocją, premierą. Chodź tutaj, usiądź sobie, kochanie. I zrobimy sobie, czekajcie... Jezus, jak się ten kod nazywał? Już wiem. Właśnie. To jest bardzo fajny kod, który umożliwia nam pozbycie się znaczników nad głowami Simów, czyli można spokojnie zrobić sobie ładne zdjęcie. Bez znaczników. Czyli mamy Barbie na ławce, taka mina trochę nietęga, ale tutaj mamy budkę, tak? I co możemy sobie tutaj zamówić? Kup artykuły dla zwierząt. Dobra, chodź Barbie, zobaczymy. No nie mów, Kaleb, że ty obsługujesz tę budkę. O la la, cześć Kaleb. Będziemy sobie u ciebie kupować artykuły dla naszego kociaka. Dać psu kość. Twój zwierzak zasługuje na najlepszą pieszczącą zabawkę, jaką dotąd wyprodukowano. Ta smakowicie wyglądająca piłeczka z pewnością przyniesie mu dużo radości. Piszczek, co to takiego? Z burgerem. Ale to jest chyba dla kota bardziej, nie? Czy nie? Piszczek, co to takiego? Jest to piszcząca zabawka, ale one tego nie wiedzą. Pozwólmy, aby pradawna legenda rosła w siłę dzięki temu rozkosznemu piszczakowi. Przysmak dla zwierząt, dzięki któremu okażesz miłość ukochanemu zwierzakowi albo przekupisz takiego, który nie darzy cię szczególną sympatią. O! Musiałam się oczywiście trochę powiercić, ale ja nie wiem, no dać psu kość, czy ja mam burgera kotu kupić? No czy mogę kupić, ale dobra. Kup artykuły, kup karmę. Można też karmę kupić, tak? No bo jak się z pieskiem na spacerze, to żeby on mógł sobie coś zeżreć, nie? Zamów jedzenie, rybne taco, kanapka z łupaczem, a tego nie znam, hamburger, czyli będą nowe jedzenia. Ale wiecie, jaki jest minus? Że nasza Barbie nic nie umie. To nie jest ta Barbie, która została już wykwalifikowana przeze mnie we wcześniejszej serii. Targuj się, zamów napój, kawa, musujący korzeny, sok jabłkowy. Weź sobie sok jabłkowy, Barbie. Sok jabłkowy będzie tutaj idealny. Zróbmy sobie zdjęcie pamiątkowe. Barbie i Kaleb. O Jezus, jak tu jest ładnie, Barbie. Możesz tu zejść? Chodź tutaj. Wiem, że sobie pijesz, ale może byś podeszła. Ja nie mogę. No jestem tak podekscytowana, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Albo sobie wyobrażacie. No mega. Powiem wam, kochani, że ten dodatek, przynajmniej na razie, skradł moje serce ogromnie. Się cieszę, mam po prostu uśmiech od ucha do ucha. Micha się szczerzy. Ale jak ma się nie szczerzyć w takiej sytuacji, kiedy to wygląda wszystko tak, no, cudownie, nie? O, można zrobić sobie zdjęcie kolejne. Boże, ja was pomaltretuję tymi zdjęciami strasznie. Masz jakiś nastrojnik? Szczęśliwa. Porcja ukojenia nic tak nie rozgrzewa jak gorący kawałek musującego korzennego soku jabłkowego. Ale ty weź to, możesz to wyrzucić gdzieś. No nie śmieć, Barbie. Co jak co, ale nie śmieć. I rybki są, czyli będą też nowe rybki do łowienia. Tutaj jest jakiś znacznik. Kop. O! Chodź, pokopiemy, Barbie, na sam start. Może znajdziemy coś dla nas ważnego. Widzę, że Barbie się mnie posłuchała i postanowiła śmieci wyrzucić. Bardzo się cieszę, kochanie, że mnie postanowiłaś posłuchać.
Jezus, przepraszam Was, ale tak mi się wicha cieszy, aż patrzę w podgląd, czy w ogóle wszystko tutaj dobrze widać, bo ja się tak nachylam, nachylam. Jezus, gołębie! Kraków! To jest Kraków. Brinkleton, Kraków. Jezus, Ty musisz tak daleko biec, żeby wyrzucić śmieci, ale przez to znaleźliśmy się w zupełnie nowym miejscu. I te domy... O Jezu, przepraszam Was, że ja tak... O Jezu, ale spójrzcie, jak to wygląda. Możemy odwiedzić ludzi tu mieszkających, a oni mają okrągły dach. Okrągły dach. Kurde, patrzcie, jak to wygląda, no. No i to, i to, i to, i to. Przeboskie. Ktoś, kto to projektował, to tym razem się postarał, bo zawsze narzekałam. Brzydkie te domy, brzydkie te domy, brzydkie te osiedla. A teraz, kochani, jest to chyba moje ulubione osiedle. Ono jest takie moje, takie piękne. Pewnie każdy to mówi na first lookach, że wszystko jest jego. Jakieś delikatne, małe przycięcie mi się zdarzyło, ponieważ zwierzaki mają niestety wyższe wymagania. I to jest taki duży minus, który się tutaj mi pojawia. Ale pewnie też... Zwierzę! 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 To jest kot! On podróżuje jak Simowie. Ja nie mogę! Zwierzę! Przepraszam, ale ja jeszcze kota nie tworzyłam, ani psa, więc ja się będę tutaj fascynować. Joku! Do pożegu, sweet, do pożegu. Natomiast my idziemy sobie pokopać. Widzę, że stare twarze oczywiście też wybrały się na zwiedzanie nowego osiedla. Tak, mega się cieszę, że mogę przetestować tę grę, że dzisiaj jest który? 8? Więc w sumie 2-3 dni przed premierą staliśmy właśnie taką możliwość. Barbie znalazła dwie typowe części do ulepszeń. No, mogę przetestować, mogę wyrobić sobie opinię, mogę Wam pokazać wszystko dokładnie. Chodź tutaj, jeszcze sobie pokop. Ale po prostu ten wodospad, ja bym chciała tutaj, żeby wiecie co było? Ten łuk taki i żeby można było to ślub wziąć. Przecież ja bym tu śluby brała. W sensie nie ja, tylko moja Simka. I ten płotek taki zapalony, to jest takie cudowne. Dobra. Zdjęcie kolejne. W ogóle powinnam chyba tak bardziej uchwycić to, nie? Żeby tak było więcej widać. O, może tak. Nie wiem, czy to było najlepsze zdjęcie. Uch, noga mnie boli, muszę się wyprostować tutaj w miarę. Barbie, co znalazłaś? Hematyt. A był hematyt? Zresztą ja nie wiem, nigdy nie miałam kolekcji jakichś takich większych. Aczkolwiek, kochani, pozwólcie, że ja sobie jeszcze tutaj przeglądnę. Przeglądnę sobie kryształy, żaby, ogrodnictwo, my sim, pierwiastki, poczty z kamieliny, wydruki mikroskopowe, kosmiczne, kosmici. Są te kosmiczne zwierzęta, nie? Kamienne skały, ryby, owady, gaudety, ozdobne pisanki, zdjęcia potraw molekularnych, cukrowe czaszki. Miejskie plakaty, śnieżne kule, pluszaki ze świątecznych niespodzianek, magiczne fasolki, wyzwanie simorośli i mamy pióra. Czyli możemy pióra sobie teraz zrobić? Zacznij wraz z nim przymierzać świat. Ja... O, mamy nową kolekcję. Ale czekajcie, bo jest jeden problem. Ja się obawiam, że w ogrodnictwie... Dobra, nie przybyło nic. Znaczy plus minus, ponieważ fajnie bo jakby przybyło. Natomiast nie jest to jakieś może mega wymagane przecież w tym dodatku Barbie. Idź sobie skorzystać z toalety, jasne, że idź. Za chwilę zmierzamy w kolejną okolicę. Kolejną okolicę będziemy zwiedzać. No w pięknym miejscu będzie nasz ogród, tak. Bo się patrzę, plac zabaw, nie? W pięknym miejscu będziemy mieć nasze studium weterynaryjne. No, kolejna mądra rzecz, którą powiedziałam. Klinikę weterynaryjną. I dla piesków i kotków takie tutaj wejście. Ogólnie rzecz biorąc, Barbie, czy ty korzystasz sobie tutaj już powoli? Czy można? Nie, no nie można tych gołębi... Goń stado, przestrasz stado. A goń stado. A ciekawe. A chodź sobie, pogonimy to stadio. Stado. Stadio, tak. Ło, chyba ci w twarz dały. Jesteś nieswoja, bo coś ohydnego, że toaleta. Dobra, kochani,
zwiedziliśmy powiedzmy tę część, chociaż może powinniśmy się na niej tutaj dokładnie skupić, a nie tak biegać z miejsca na miejsce. To jest dość taka istotna uwaga, którą powinnam była sobie przyswoić. Jezus, ja nie wiem, jak teraz będzie z różnicami drzewie genealogicznym. Przecież jak mam te zwierzaki, no to ja będę tutaj cały czas biegać. Ale chciałabym do Ostoi Martwych Traw się wybrać. Ale też chciałabym zwiedzić te tutaj knajpy. Tutaj mamy park i same domy z kliniką weterynaryjną. Chciałabym zobaczyć ten dom. On mnie tak strasznie kusi, że ja muszę się tam wybrać. Wiem, że to nie jest żaden bar, ani klinika, ani nie wiadomo co, bo klinikę jeszcze nie możemy odwiedzić, to będziemy robić w przyszłym gameplayu. Ale muszę zobaczyć ten dom, ponieważ on z daleka tak wygląda bosko. Ja widzę tam nowe dachy, a dla mnie, a wiecie, że ja jestem ześwirowana na punkcie budowania, to jest coś takiego wow. Widzicie to? Widzicie to? No to jest idealna posiadłość dla milionera z wjazdem. Tylko krzywo jest tutaj wejście, bo ja bym to tu zrobiła wejście oczywiście. Ale spójrzcie, no naprawdę ten dom jest piękny i oczywiście takie coś fajnego, nie wiem jak to nazwać, bo ja też to buduję zawsze. I te dachy tutaj. Jezus, i ten balkon w tym. O Jezus, jakie to jest piękne, kochani. A przecież ja na to nie wpadłam wcześniej. Dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłam, żeby coś takiego zrobić? O, kolumny, tak. Ja też uwielbiam używać kolumny do budowy. Ja nie mogę, ten dom jest boski. Naprawdę jest piękny ten dom. I spójrzcie na ten widok na morze. Ale niestety nic nie możemy z tym morzem zrobić. Możemy tutaj chociaż... nie, tylko iść na ryby. A tutaj możemy tylko podejść, nie można nawet... a co to jest? To są takie małe domki, jakieś takie jak domek tego... nadzorcy. Czekajcie, tabulatorek. I zrobimy sobie zdjęcie tutaj. Ja bym chciała tak jednak... o, właśnie tak. Tak, żeby ująć, słuchajcie, tutaj... ten widok. Zdjęcia muszą się pojawić. Muszą się pojawić, więc będą na grupie. Oczywiście zapraszam Was na Team Scarlet, zapraszam Was na Facebooka, ponieważ i tam będziemy mieć zdjęcia, które robię teraz w gameplayu. Nie wiem, czy wszystkie, zależy, które jak wyjdą. Postaram się, żeby wyszły jak najlepiej. Ale co z tego dokładnie będzie, zobaczymy. Ale ten dom jest piękny. No ten dom jest autentycznie, kochani, piękny. I jeszcze tutaj to takie jak kolej, nie? To takie kolejowe coś tam coś. Boże święty. Ja się nie nadaję do takich... recenzja miała być, a ja się tutaj fascynuję. Ale to jest takie wszystko takie nadmorskie. Jakieś takie... ja nie wiem, no... równie piękne osiedle jak Windenburg, ale nawet nie wiem, czy nie lepsze dla mnie. Bardziej w moim klimacie, bo ja bardziej... ja kocham morze i te inne rzeczy, chociaż mieszkam w górach, ale kocham. Szkoda tylko, że... podróż do latarni morskiej. Dobra. Dobra. Śmigamy do latarni morskiej, kochani. Barbie. Chodź, podróż do latarni morskiej. Dobiegniesz, nie? Wiem, że było ohydnie korzystać z toalety miejskiej, bo ty jesteś Barbie, to w ogóle... oj, Barbie, ale masz piękne nowe życie. Genialne, piękne nowe życie dla naszej Barbie. Te spodnie jednak się idealnie tutaj nadały. Ciekawe, jak ktoś zrobi tutaj, wyedytuje moda na jesień i moda na zimę w tym osiedlu. Chciałabym to zobaczyć, będzie przepięknie jesień tutaj wyglądać, ale spójrzcie, te widoki. O, no to jest piękne zdjęcie. W ogóle ja muszę sobie jakieś zdjęcie przygotować na miniaturkę do naszej Barbie. Żeby było. Tu jeszcze pozwólcie, że sobie zrobię. Ale jeszcze nie wiem, jak zrobię i co to będzie za zdjęcie. Na razie idziemy podróżować do latarni morskiej. Tak trochę ta podróż ci zajmuje, widzę. Już 30 minut gram, nawet patrzę w czas, 12:16 u mnie teraz. Jeszcze mam 3 godziny do live'a. Ale
Przerobiony krzaczek barabara, w którym nie można robić barabara. Niedobrze. A ty co? A ty co tutaj? Landgrabo. Nie lubię landgrabów. A zdjęcie musi być. Podróż Barbie. Ale czy nie lepiej wygląda taka simowa simka, korzystająca z simowych rzeczy, niż taka zmodzona? Pewnie fani modów powiedzą, że nie, ale ja powiem, że fajnie to wygląda. Okej, okay. Podróż do latarni morskiej. Kochani, podróż do latarni morskiej się odbyła. Tutaj można też fajne zdjęcie sobie machnąć. Ale ogólnie to już tak wygląda, jakby się zbliżało w pory roku, nie? Te drzewa takie niby coś, niby trochę żółte. Trawa też, taka jesień. No. Wygląda to całkiem spoko. Nawet bardziej niż całkiem spoko. Jeszcze tutaj bym zrobiła zdjęcie jedno. Boże, ten gameplay to są zdjęcia na zdjęciu. Barbie. Co my tutaj mamy? Ja bym się chciała rozejrzeć. Tutaj jest jakieś takie coś. To nasze miasteczko i cała makieta. Chodź to obejrzyj. A tutaj mamy statki. Psinki. O, ja nie mogę. Jezus Maria. Ty jesteś rozbawiona, ponieważ co? Tańcząca z ptakami. Tańcząc z ptakami. Barbie musi jeszcze wygrać w berka. No na pewno. Ja nie lubię ptaków. W sensie gołębie mi się źle kojarzą, ale to muszę sobie machnąć zdjęcie. Ale co to jest za budynek? To jest jakiś... miejsce, gdzie możemy sobie przyjść, wypić, widzę tutaj chyba jakąś herbatę. U góry mamy, kto to jest? A, bo to jest ta. To jest ta. Spencer Kim Lewis, coś tam. Toalety mamy. A jak wygląda ten budynek? No, wygląda całkiem spoko. No, kolejny spoko budynek. Kolejny spoko budynek, kochani. Tylko ja bym chciała się jeszcze dowiedzieć, bo mnie ta latarnia obchodzi. Wejdź na górę. Jak ona tu wejdzie na górę niby? Barbie, pokaż mi się. Nie mów, że idziesz jakaś zdołowana. Wiem, że musisz się obiegać, ale razem z tobą zwiedzamy cały świat. Który w ogóle... Ej! Boże, jak się ta gra nazywała? Life is Strange. O właśnie. Barbie Life is Strange. Jak się Barbie z tym czujesz? Radość, uśmiech. Przywitanie. Nowe miasto. Nowe życie. Nie ma Kena, nie ma dzieci. Singielką jesteś. Twoje życie jest takie piękne, jako singielki. Ale właśnie, tak mi się skojarzyła ta latarnia morska z Life is Strange. Ale to i tyle? Ja też bym się chciała tak teleportować. Aczkolwiek... No boskie. Barbie patrząca w błękit i w dal. Pokażemy wam, co tutaj Barbie ogląda. Ja też jestem ciekawa. To też jest pierwszy raz dla mnie, kiedy mogę sobie tak obejrzeć całe to osiedle. Jezus Maria! Ale będzie tu się chyba można barabarować. Albo można się tu oświadczyć. Ja tylko oświadczyny, miłość, śluby, kochani, nie? Ale spójrzcie, jak to będzie ładnie wyglądać. W sumie to jest taki widok, nie? Też. Barbie aż sama się zachwyca tym widokiem. Ja się nie dziwię, kochanie moje. Bo jednak jest tutaj pięknie. Widok ze szczytu latarni, zapierający wdech, dech w piersiach, widoki roztaczające się ze szczytu latarni morskiej w Bringleton Bay sprawiają, że Barbie czuje się znacznie lepiej. No, kto by się nie czuł, kochanie? Kto by się nie czuł? Uśmiech od ucha do ucha jest, oczywiście. Idziesz gdzieś? Telefonem się pobawić? No chyba żartujesz, masz przed sobą takie widoki, a ty się będziesz telefonem bawić.
Oj, kobieto, masz u mnie minus. W każdym razie, kochani, ja chyba tym pięknym widokiem, bo on jest naprawdę cudowny, tylko czekajcie, bo sobie bym jeszcze ten budynek tutaj może zrobiła, żeby to było jeszcze lepsze. Ale tym oto pięknym widokiem będę się z Wami żegnać. To był pierwszy odcinek Barbie Weterynarza. Będziemy całe miasto poznawać, będziemy odwiedzać wszystko, będziemy zakładać klinikę weterynaryjną, będzie się naprawdę mnóstwo rzeczy działo. Ja Wam dziękuję za uwagę, jestem mega podekscytowana, muszę sobie grać dalej, nie mogę się powstrzymać. Dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie oczywiście o zostawianiu łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!